Siema, jestem Flo, a dzisiaj sobie zagramy na Mob Arenie. Tak, zaczynamy. Nic nie chcę dać. Tylko komenda. Dobra, na odwrót. Tak, czyli poradnik, żeby startować. Jedziemy. Ja sobie gram z Knightem, gdzie to Knighty się powinno czytać. Dowolno wolony. Ten filmik będzie tak filmikiem dodatkowym do pokazu zmian na serwerze. Takie małe info. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć pełne zmiany, to wbijcie do opisu tego filmiku, tam będzie link do filmiku, albo tu gdzieś wyświetlę annotację. No wolony... Tak, jak widzicie, tu są... wygrają razem ze mną MRMKK. Znaczy nie. Jest, tak. To są Bartek99, Rami.pl, Kubas, Muciola XD i chyba tyle. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Dawaj! Jej! Boże, jaki głos! Dawaj! Slime! King, mają gnoju. Jeżeli słychać moją myszkę, to sorry, ale jest to na kompie brata. A tak przy okazji to wielkie dzięki mojemu bratu za to, że dał mi możliwość nagrania tego na jego komputerze, bo mój komputer jest za słaby na nagrywanie. Niestety. Tego nagrywam na kompie brata. Ale cóż. Ile wilków, Boże! Bardzo dużo ich dałem. Czy się zawał, czy takie dziura trzeba będzie to zalepić? Tu będzie jakaś adnotacja i w opisie filmiku będzie link do jego kanału, mojego brata. Ogie, bo tu jest boss, skin, grają. Takie małe info. Wow. To był... bossy mają tutaj skille. To chyba logiczne, że każdy boss musi mieć sobie coś fajniejszego, żeby móc łatwo pokonywać przeciwników. Tu mogą być jedynie ucznicy, załamanie zakazu, bo nie będzie. O Boże, i to właśnie był jeden z nich, to był chyba Rot albo Throw Target. Rzut przeciwnik, rzut celem. No Jezu. I on rzuca wszystkimi celami, wszystkimi ludźmi z zasięgu chyba 3 albo 5 kratek wokół niego. Chyba 3. O, widać było teraz. Pełna lista wszystkich bossów, jakie tutaj są, nagród i wszystkiego o Mob Arenie i innych nowościach w opisie tego filmiku lub anotacji, jak już mówiłem wcześniej. Więc nie będę się na ten temat zastanawiał. Waj. Ile wilków, Boże. Radminę. Za bardzo nie mam o czym gadać. Może wystawię się na temat samego serwera.
No cóż, serwer jest fajny, ma dużo slotów, 40. Dokupywaliśmy ostatnio, chyba. Nie wiem, ta właściciel dokupywał, ja tylko jestem technikiem. Do mnie się zgłaszać, jeżeli chodzi o o pluginy, wszystkie błędy z nimi związane. To zgłasza się do mnie, a jeżeli chodzi o na przykład, że coś tam się z działkami stało i innymi takimi, to do Tercia, Mister Tercia albo do Nikigo 89. Jeżeli ktoś chce się do nas kontaktować w jakiś łatwy sposób, to w opisie także będzie mój Skype. Może do mnie napisać, może ze mną czasem nie pogadać, jeżeli mam wolny czas. Co tu jeszcze? Boże, ile potworów. No też może powiem o Mob Arenie też. Na Mob Arenie łatwo można zdobyć fajne itemki. Tak samo jak fajny exp. Jak widać, jak zacząłem grę, to nie miałem w ogóle expa. Zero. Nie, tylko te lampy! To miałem 0 expa. A teraz już mam level 15. I zaraz 16 będzie. W opisie do tego filmiku może jeszcze dodam mapę dynamiczną serwera. Nie, zaraz ginę. Nie. Kurwa. Teraz będzie tutaj chyba kra. No, dziurę zrobi, lol. Dobra, jak widać, tutaj mamy fajne itemki, które można wygrać. Do którego wyszedłem? Poziom. O, 25. A na 25 to gdzieś powinien być boss. To jest boss? Tak, to jest boss. Wyłączę. To jest boss. On ma ma dużo HP. Dodatkowo ma jeszcze skilla o nazwie chyba Obsidian Bomb. Tworzy on klocek obsydianu. O, tam jest. Tam właśnie był klocek obsydianu, niektórzy mogli zauważyć. I on po jakimś tam czasie wybucha. Do tego ma jeszcze te, co ma pająk, czyli... O, to właśnie gra. No to może zagram jeszcze jedną. Teraz zagram... albo też tankerę. Bo nie, Archerem. On ma też Obsidian Bomb, jak już mówiłem. Jeszcze ma to chyba Lightning Bomb, czyli uderza piorunami. Co jeszcze tam ma? Arrow, czyli rzut strzałą. Root Target i Throw Target. Czyli że zmiana celu i rzucanie celem. Mogę to? Nie mogę. Dobra, tu właśnie przyszedł 00 Filip 8. Dobra. To startujemy. No force, start, Rufa ult. Default to jest nazwa map, to jest nazwa map areny. Start to, albo end to jest kończenie albo startowanie mapy. Dobra, startujemy. Ktoś jeszcze doszedł? Nowy. A tam jest echo jeszcze doszedł. A teraz wszyscy biorą archerów. A nie mogę dać na. To ciemno. Mój 18 level. Cieszmy się. Tak. Bądźmy zajebiści. To będzie kra. Nie. Tak, ktoś z South Parka, jeżeli dobrze pamiętam, zamiast mówić normalnie no, to mówił nie. Tak miał się jeszcze głosić. Nie pamiętam kto. Jeżeli ktoś wie, kto tak mówił, to napiszcie w komentarzach. Nie, to będzie strzelał. O, wody. Gincie, no nie. Jezus, sam? Nie, czy echo. Filip. Dalej, panowie, wygramy to. Czy damy radę? Tak, damy radę. Bo budowniczo. Kiedy miałem
5 albo 6 lat, to była moja ulubiona bajka. Wtedy to jeszcze było coś, a nie tak jak teraz tylko komputerowo zrobili, jak tam się usta ruszają, albo nie wiem co. Właśnie najgorsze to jest, że kiedyś było coś fajne, a teraz... No teraz po prostu komputerowo wszystko tak zrobili, teraz no... Traciło się już tą... Jak to nazwać? Tą ochotę do oglądania tych znanych bajek. Kreskówek, jak kto woli. Chociaż to jest chyba to samo, ale nie jestem pewien. No oczywiście, nic nie wiem. Piszcie w komentarze, jak ktoś wie, czy to jest to samo, czy nie. Może też powiem, jak są plusy i minusy różnych klas postaci. Może zacznę od Archera. Archer to jest chyba najłatwiejsza postać. Z nią się najłatwiej walczy, bo tylko na odległość. Są plusy. Rzadko traci HP. Tylko jak na przykład o taki Blade, tam to wleci, nam przywali ogniem. Nie. Dobra. A minusy Archera są takie, że expa nie może zebrać z daleka. Tu ciemno, Boże. Teraz może Chemik. Chemik to samo co Archer. Walczy na odległość. Ale nie może zbierać expa. Bo tu jest MC przyleciał. Odd job. Minusy są takie, że to jest kuboid i nie można stawiać TNT. Ani podpalać. Tanker. On chyba nie ma minusów. Oprócz tego, że traci dużo HP. To samo z Knightem, bo ma żelazo. No dobra, jedziemy. Nie będziemy tutaj płakać. To będzie chyba nasza ostatnia gra. O, widzę, że Echo dostanie bana na parę godzin za MC. Chyba się już wyłączył. Jest Echo. Echo. Kici. Jeżeli Echo to zobaczy, to wybacz. Że cię to uraziło. O, tu jest Echo. Dobra, wyłączyłem MC. Dobrze. Boże, jak się straszyłem. Tylko creeper ja piję. Szar. Dawaj! Gin! No! Echo! Tam zdążę jeszcze zobaczyć, czy coś napisał? Chyba nie. Nie ma co za bardzo mówić, bo wszystko, co bym chciał powiedzieć, to tylko o MOB Arenie, a o MOB Arenie wszystko będzie w tym jakby spisie zmian na serwerze. Film trwa już chyba prawie 15 minut. Się to będzie długo renderować. Mam tam jeszcze wrzucić parę innych odcinków tego serwera. Na przykład Survival Games i tak. Czyż więcej został ostatni? A nie, już myślałem.
Wave 11, jak to się teraz widzę. No ogólnie opłaca się iść z wartą grupą na MOB Arenę, właśnie to zalecam iść z wartą grupą na arenę. Nawet jeżeli się nie znacie, to może to do areny warto iść. Blazy, gin ma gnoju, yeah. I warto iść na arenę, dotrzeć do 50, czyli ostatniej rundy, bo te nagrody są najlepsze, najfajniejsze, fajnie ustawiałem. Jeżeli komuś się coś nie będzie podobać, to śmiało piszcie do mnie, kiedy chcecie. I tam to wisi, kiedy piszecie, ważne, żebyście pisali. Jeżeli macie jakieś problemy oczywiście, ale jeżeli taki spam, no to chyba logiczne, że nikt tego nie lubi. Co chcę jeszcze powiedzieć? Może texture pack, jeżeli ktoś, komuś się spodoba ten texture pack, chociaż wątpię. Że to mówią, że nie. Nie, no, może niektórym się może to spodobać. To jest texture pack OCD Craft, chyba Craft, nie wiem. Jest to texture pack, który ma FV Disco. Nie wiem, czy to jest jego texture pack, czy to jest jakiś ciągnięty z neta texture pack. Nie wiem, nieważne. No właśnie, to jest OCD, ale w OCD nie ma tych itemków, czyli miecza, pociona, tego fajnego, boże, przerobionego. To jest dopiero 90% tego texture packa i itemków nie ma. Dlatego ja sobie połączyłem texture pack Fightful z właśnie z tym OCD. Bloki mam z OCD, a itemki mam z Fightfula. Jeżeli ktoś będzie chciał to połączone, nie. Jeżeli ktoś będzie chciał połączone, to pisze śmiało do mnie. No ten echo. No, nie mały. Nie. Umarłem. No, patrzcie, ile już zebrałem itemków w ciągu 3 walk. Ale dobra, ja się już chyba z wami żegnam. To jest koniec tego filmiku. No, ja się już z wami żegnam powoli. Do zobaczenia. Siemanko.